No, jak się sprawy mają? Zacząłem od tej półosi. No, ale potem stwierdziłem, że tutaj jest trochę rdzy. A, i zauważyłem, że w piaście, o w tej, tutaj to łożysko jest nie bardzo, nie? No więc kupiłem nowe łożysko, nawet kupiłem dwa, ale okazało się, że z drugiej strony jest dobre. Wyciągnąć, o tutaj, w tym miejscu, o to rozpiąć. Była taka katorga, wczoraj dopiero mi się udało. No i co, wziąłem to i się okazało, że co, że tam ta rdza jest i tak dalej. Więc stwierdziłem, że powymontowywuję te takie rupiecie wszystkie. Aha, no i stwierdziłem, że też wezmę się za dwumas. Także wyciągnąłem dwumas, wyciągnąłem skrzynię biegów. Kupiłem nowy dwumas, miałem brać tę regenerację, ale stwierdziłem, że pierdzielę regenerację. Także tutaj w tym momencie skrzynia wyciągnięta, jest pusto. Nie ma skrzyni. W dwumas odpięty, wszystko tu wybebeszone. Na tym słupku stoi silnik. Wahacz odpięty, jeden, drugi. I przy okazji, jak już tak wszystko powydzierałem, no to stwierdziłem, że amortyzatory trzeba wymienić. A czemu amortyzatory stwierdziłem, że trzeba wymienić? No bo tak. Stwierdziłem, że wymienię łożyska, tak? Ale to łożysko się okazało dobre. Ładnie chodzi, nie ma tam żadnych takich dziwnych tych, bardzo tak ten, no ładnie, ładnie pracuje to łożysko. Musiało być niedawno wymieniane. A może i nie, po prostu może jest takie po prostu jakieś lepsze. Ale co się okazało? Wahacz, o tutaj, w tym miejscu, górny wahacz, ten co przychodzi tutaj. Czy ja go gdzieś mam? O, mam go. Wywalony, wymieniałem te wahacze już, to chyba trzeci jest, który wymieniam. O tutaj i tutaj wybite po obu stronach, nie? No to kurczę sobie myślę, coś chyba jest nie tak z wahaczem, z tym, z amortyzatorem. No i miałem taki cieknący amortyzator, gdzie on to jest? To jest chyba ten. Tak, to jest ten amortyzator. On jest cieknący. Jak wziąłem nim, poruszałem, to tam coś lata w środku w ogóle. Na przeglądach wychodzi, że jest fajnie, a rozwala. Z tej strony założonej nie ma problemu. Ładnie, wszystko jest sztywne i tak dalej. A po tamtej cały czas wywalono. No stwierdziłem, no trzeba to zrobić, nie? To kupiłem nowe amorki. Wczoraj żeśmy zaczęli z sąsiadem wymieniać, sprężyna nam wyszczeliła, porozwalała warsztat trochę. No i ten. Będę to coś tu kombinował, żeby ścisnąć tą sprężynę i wymienić. Tu mamy skrzynię biegów. Trochę obczyściłem ją. Czeka na zamontowanie, najpierw dwumas. A, no i co się okazało? Okazało się, że półoś z drugiej strony miała już też gumkę rozwaloną po lewej stronie. Zacząłem od prawej półosi. No to, a patrzę, z drugiej z lewej gumka rozwalona, nie? Zaglądam do środka, tam kurczę, bo tego się nie da odczyścić. To jest takie zardzewiałe, że ten smar nawet z tego nie chce zejść do końca, nie? To jest w rdzy wszystko. Więc co? Nowa, znaczy nowa. Tam z jakąś po prostu używkę się weźmie i się coś tam poprzekłada czy coś. Nie, to jest ta półoś. Ta strona, nawet tam nie zaglądam. No ale tutaj się okazało, że po drugiej, że nie bardzo. Ta półoś. No i co? Jeszcze zauważyłem tutaj, no co, linki miałem te, znaczy linki, to jest od wspomagania kierownicy. Chłodzenie oleju. Nie? To są moje stare linki, widać, czy rurki, i one są w czterech kawałkach, nie? Bo są poobcinane tutaj, porozwalane. Więc wziąłem na Allegro sobie używki w, no,
Eleganckie, nóweczki, tak, że tak powiem. No nie są nóweczki, no ale tak można powiedzieć. No i co jeszcze? I jeszcze oto jest taka, to właśnie będę ściągał, próbuję łożysko ściągnąć, także obspawałem, nie chcę to nic schodzić, nie mam narzędzi. Przyspawałem to ustrojstwo do reszty tego, co z łożyska zostało. No i pójdę na prasę do sąsiada i spróbujemy to ściągnąć. Pewnie się łożysko rozleci od spawania, ale zobaczymy. Coś tam. To idzie za silnikiem. To jest przedłużenie prawej półosi. I tu łożysko jest takie. Już było czuć, że jest nie bardzo, nie? Także to przy okazji chyba wymienię sobie, bo stwierdziłem, że sobie wymienię moje cienkie tarcze na grubsze wentylowane. Te wentylowane leżały kurczę pół roku na deszczu i trochę są zardzewiałe. Mam nadzieję, że będą dobre. Ale co się okazuje? No muszę mieć też tłoczki. Tłoczki, znaczy zaciski, nie? Bo te moje zaciski. Te moje zaciski są za wąskie. Tutaj nie mieści się tarcza w ten zacisk. Dlatego tam pod 20 zł na Allegro, nie? Zaciski jakieś. No i co ogólnie odrdzewiam, skrobię tutaj, podczepiałem tu wszystko, co było do odczepienia. Widać, rdzy to trochę jest. Obskrobuję ją w międzyczasie. Tutaj, co mnie przeraziło trochę. W tym miejscu są dziury jakieś na wylot dosłownie, już nie pamiętam, nie widać tego tak, o tu jest. Tu jest dziura na wylot do kabiny. W takim miejscu, pod dachem, nie? Pod dachem to jest przecież. Nie powinno tam być wody ani nic. Pewnie Włosi powiedzieli, że nie będą tam dawać ocynku może albo coś, bo przecież jak to pod tym. A tam się po prostu zebrały jakieś liście czy inny syf. I podrdzewiało, tak jest takich miejsc, które już zaczynają być rude, więc to wszystko podmaluję. A praca jeszcze jest, ale to się wszystko się zrobi i będzie gicier, będzie chodzić maszyna jak złoto. Mam 5 teraz amortyzatorów. Kupiłem jeden taki używany, ale sobie myślę, kurde, tyle roboty z tym jest, nie będę kurcze używki wpierdzielał, tylko powymieniam. No ale jakbym wiedział z drugiej strony, że te sprężyny tak ciężko jest ściągnąć, założyłbym tą używkę i bym miał to w dupie i bym miał trochę kasy jeszcze w kieszeni, nie? A ta używka pewnie. No ale cholera wie. Chodzi o to, że taki amortyzator, no to on chyba chroni te zawieszenie troszkę, nie? A przy rozwalonym amortyzatorze to ja widzę, że ja muszę co chwilę wymieniać wahacze. No to co, jaki to ma sens? Także no, z takiej prostej wymiany gumki w tym na półośce zrobiło się takie grubsze coś. Grubsza rzecz. No, ale przynajmniej no, taki kapitalny remont. No już kurczę, jak robić? Jak robić, to robić. I kurczę, taka rada dla takich początkujących mechaników. Jak wam coś przeszkadza, zawadza, nie macie gdzieś dostępu, rozkręcać, kurde, wszystko wkoło, nie bawić się, bo i tak koniec końców i tak będziecie musieli to rozkręcić, a tylko się orobicie, omęczycie, a koniec końców i tak będziecie musieli to wyciągnąć, to co wam przeszkadza. No. To tyle, kurczę.